stracił oko w kampaniach wojennych. I to nakazuje im pewną powściągliwość języka. Paweł Wieczorkiewicz. Nie był to wódz chyba aż taki fatalny mimo wszystko. Marek Urbański. Piękne i bestia. Michaił Goleniszczew Kutuzow. Rosyjski generał, feldmarszałek o wybitnym talencie wojskowym. Sławę przyniósł mu udział w zdobyciu tureckiej twierdzy Izmaju w 1790 roku. Dowódca wojsk rosyjsko-austriackich w bitwie Trzech Cesarzy pod Austerlitz w 1805 roku. Myślę, że jedyny powód, żeby się nad Michałem Kutuzowem trochę nie poznęcać, to, że był półślep, stracił oko w kampaniach wojennych. I to nakazuje im pewną powściągliwość języka, wydęta sława, kiepski wódz, który przerżnął w końcu najważniejszą bitwę, którą prowadził, bitwę pod Austerlitz, potem przegrał bitwę pod Borodino. Dzięki zbiegowi przeróżnych okoliczności, wykonując nie swój plan strategiczny, tylko swojego poprzednika, który niestety nie był Rosjaninem, Michała Barclay de Tolly zastosował odwrót strategiczny i to cały tytuł jego do chwały. Typowy przykład człowieka, który został bohaterem narodowym, dlatego że było takie zapotrzebowanie i musiał być nim istinny ruski heroj. Nie był to wódz chyba aż taki fatalny mimo wszystko. Kampania pierwsza turecka, druga kampania turecka, zdobycie Izmaiłu, wyeliminowanie Turcji z tych rozgrywek, pokój bukaresztański, niełaska w oczach cesarza, pod naciskiem dużym został mianowany głównodowodzącym. Chciano środowisko otaczające Aleksandra dążyło do starcia. Też nie miał tak łatwo z realizacją kampanii odwrotu strategicznego, jak ty to nazywasz. Czy przegrał bitwę pod Borodino? Też moim zdaniem problematyczne. Ale z ciebie Rusafin się zrobił na starość. To ciekawe. Wiesz, to chyba dlatego, że cały czas mam w pamięci wojnę i pokój Tolstoja. Ale przecież to agitka. To agitka, ale to mądra agitka. No, mądra, ale agitka. Tezą, przypomnę, główną Tolstoja jest to, że Napoleon wojnę przegrać musiał, a Rosja tę wojnę wygrać musiała ze względu na splot przeróżnych uwarunkowań, które nie zależały ani od Napoleona, ani od Kutuzowa. I powiedziałbym coś... I zresztą przedstawił Kutuzowa jako człowieka, którego główną zasługą jest to, że nie przeciwstawia się Weltgeistowi, duchowi historii. No jest to właśnie taki protokomunistyczny i protostalinowski punkt widzenia. Tutaj w końcu hrabia Lew byłby i był wpisywany z tym widzeniem historii stalinowską wizję dziejów. Myślę, nie tak jak jego krewni i znajomi, ale niewątpliwie tak. Ale coś tam jednak jest. No, mojej sympatii nigdy nie budził, już znacznie wolę A za mało Jarosławiec go nie ceni. Za tę bitwę chociażby jedną, no żeby już jakoś podratować nadwątloną reputację pana generała. Dobrze, ale wolę na przykład z tej wojny Denisa Dawydowa, to zupełnie inna kwestia. Ale to zupełnie inna kwestia. Piękne i bestia.